Razem z moim redakcyjnym kolegą Robertem Bońskim witam Państwa z Tallina, ze stadionu, na którym trwa właśnie otwarty trening reprezentacji Estonii. Nasz polski był zamknięty dla dziennikarzy tylko 15 minut. Estonia, pierwszy rywal reprezentacji Polski pod wodzą trenera Waldemara Fornalika. Powiedz, Robert, mimo tego, że trening był zasłonięty, czego się spodziewamy w tym meczu? Jakich zmian w porównaniu z drużyną Franciszka Smudy? Czy na przykład zmiany systemu, bo o tym wspominał trener Fornalik. 4-4-2, a więc dwoma napastnikami. Jeśli tak, to kogo widzisz obok Roberta Lewandowskiego? Najważniejsze, żeby trener dokonał właściwego wyboru. Mówił nam o tym wszystkim podczas konferencji prasowej tutaj swojej, no już można powiedzieć, drugiej w roli selekcjonera, ale takiej oficjalnej przed debiutem. Tak jak chyba wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak wypadnie reprezentacja. To jest pierwszy mecz po Euro. Piłkarze oddzielają grubą kreską. Nie chcą o tym za dużo mówić, ale jednak to wciąż w nich siedzi. Kuba Błaszczykowski, który pozostaje kapitanem, mówi, że zdają sobie sprawę, iż zawiedli. No i teraz mecz z Estonią to tylko taki wstęp, preludium do tego, do początku, no może nie odkupywania win, ale takiego zadośćuczynienia kibicom, którzy tak fantastycznie wspierali naszą drużynę, czyli od meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata gramy na początku z Czarnogórą 7 września w Podgolicy, potem z Mołdawią i w październiku z Anglią w Warszawie, mecz z Mołdawią we Wrocławiu. No i trener Fornalik mówił, że ma trzy wątpliwości, my wiemy mniej więcej jakie. Pierwsza to jest bramka. Wojtek Szczęsny i Przemek Tytoń po świetnych występach w poprzednim sezonie i dobrej grze na Euro, szczególnie Tytonia, no jak gdyby sprawili duży problem selekcjonerowi, bo przyjechali w tak dobrej dyspozycji, jak sam powiedział, że nie wie, na którego z nich postawić i waha się, czy poświęcić jedną zmianę zawodnika z pola, żeby zagrali obaj po 45 minut. Mówi, że gdyby miał taką możliwość i mógł dokonać nie limitowaną liczbę zmian, to tak by zrobił, natomiast tych zmian jest tylko 6 i kosztem tego, że on będzie chciał zobaczyć wszystkich piłkarzy z pola albo większość tych, których powołał, to być może zagra tylko jeden bramkarz, żeby weszło 6 zawodników w trakcie gry na boisko, natomiast absolutnie, jak mówił trener Fornalik, ten, który zagra, a bliżej wydaje się Wojciech Szczęsny, nie może czuć się pewniakiem na eliminację, bo na to za wcześnie. Druga pozycja, co do której są wątpliwości, to środek pomocy, bo przy tym systemie 1-4-4-2 no nie może być dwóch takich pomocników, z których jeden będzie, jak w ustawieniu choćby 1-4-3-2-1 czy 1-4-2-3-1, gdzie jest minimum dwóch defensywnych pomocników. Taki bardzo ofensywny, grający tuż za napastnikiem, bo już taki piłkarz będzie i tutaj są wątpliwości trenera, czy to ma być Janusz Gol obok Ojgana Polańskiego, czy może jednak trochę bardziej grający do przodu, bardziej kreatywny Adrian Mierzejewski z Trabzonsporu. No i trzecia sprawa to jest atak obok Roberta Lewandowskiego. Dziś wydaje się, że pewniejsze miejsce i troszeczkę więcej szans na grę ma Arkadiusz Piech z Ruchu Chorzów kosztem Artura Sobiecha, ale zobaczymy, może trener zmieni zdanie. Ale Piech, wydaje się, że to on zagra, bo ma już 27 lat, w ubiegłym sezonie strzelił 12 goli w polskiej lidze, więcej miał tylko Tomasz Frankowski, no ale on już nie jest brany pod uwagę do kadry ze względu na wiek i po prostu trener Fornalik uważa, że Piech nie dostał prawdziwej szansy w reprezentacji Polski, zagrał tylko jedno spotkanie w grudniu ubiegłego roku z Bośnią i Hercegowiną, ale kadra grała wtedy w krajowym składzie i po prostu Piech, zdaniem trenera Fornalika, zasługuje na to, by zagrać z tymi najlepszymi polskimi piłkarzami. Jeśli zda egzamin, to kto wie, czy to nie będzie nasza taktyka na mecze eliminacyjne. Natomiast sam trener Fornalik mówi, że jeśli będzie coś nie tak, że jeśli okaże się, że popełnił błąd wybierając to ustawienie, to natychmiast zrobi jego korektę. Natomiast uważa, że warto spróbować, że chce spróbować. Jak nie zobaczy tego, jak wygląda drużyna w tym ustawieniu, to po prostu się nie przekona, czy to jest dobre, czy to jest złe. A mecz lepszego i okazji niż mecz z Estonią na sprawdzanie czegokolwiek mieć już nie będzie. No właśnie, powiedz, bo mówiłeś o tym, że piłkarze mają takie poczucie, że muszą odpokutować Euro 2012. Estonia to taki rywal, że interesuje nas tylko zwycięstwo, tak? Jeżeli chcemy myśleć o wygrywaniu na wyjeździe w Czarnogórze, czy o wygrywaniu rywalizacji z Ukrainą, czy Anglią. No akurat w tym meczu towarzyskim wynik będzie ważny ze względów psychologicznych dla drużyny, dla
trenera, natomiast ważniejsze będzie to, no, co ta drużyna pokaże, co tym piłkarzom zostało z Euro, a co już, bo nowego wiele się, właściwie niczego nowego się nie spodziewam, ale zobaczymy, jak wygląda w tym nowym.